Cześć, z tej strony Adrianna Skon i dzisiaj zagram w Koło Plotka. Stresuję się! Ja ogólnie jestem takim trochę dinozaurem polskiego YouTube'a i nagrywam już od takich 8 lat, więc no troszkę tu już jestem, ale chciałam wam powiedzieć, że jak on będzie już juicy, to będzie juicy. Pewien bardzo znany YouTuber lub YouTuberka, nie będę zdradzać, jak dopiero zaczynałam, powiedział mi, że nigdy nie zdobędę nawet 100 tysięcy subskrypcji, a mam prawie milion, więc mam nadzieję, że to teraz oglądasz. Najgłupsze wiadomości, jakie trafiły do twojej skrzynki mailowej. Może to nie jest głupia wiadomość, ale to jest taka najbardziej wiadomość, która mi się kojarzy właśnie z mailem. I uwaga, dostałam kiedyś nudesa, ale takiego, że bardzo się zmieszałam, więc nie polecam i nie wysyłajcie takich rzeczy ogólnie do influencerów, więc tak. 3, 2, 1. Ulubiona poza do zdjęć. Tak. Tak z włosami. I po prostu tak. Czyli standardowe 3 zdjęcia na moim Instagramie. Jakbyście zadawali pytania w komentarzach, czy inspirowałam się Melanie Martinez robiąc swoje włosy, to nie, po prostu chciałam takie zrobić, ale nie przewidziałam jednej bardzo ważnej rzeczy. Jestem fanką suchego szamponu i niestety teraz muszę kupować i do jasnych włosów, i do ciemnych, więc nie jest to za bardzo ekonomiczne. Czy macie z lekcji dobry kontakt? Tak, mamy dobry kontakt, bo jednak mieszkamy prawie za ścianą. Czasem mamy takie momenty w swoim życiu, że na przykład siedzimy cały dzień w pokoju i się nie odzywamy, nie wychodzimy, ale to myślę, że po prostu każda z nas potrzebuje takiej chwili odstępu, takiego wyciszenia się, ale za chwilę już znowu jest super i bawimy się razem wspólnie ze wszystkimi naszymi współlokatorami, więc ogólnie jest bardzo, bardzo dobrze i pozdrawiam lekcji. Też mi dawała porady, jeśli chodzi o Koło Plotka, więc... Czy wierzysz w UFO? To jest ciekawe pytanie, czy wierzę w UFO. Myślę, że niedługo nadejdzie koniec świata, ale czy UFO nadejdzie, no to... Może tak, może są wśród nas kosmici, tego nie wiem. Może ja jestem kosmitą, może dlatego nie śpię w pełni. Też tak może być. Nigdy, ale to nigdy, nie oglądałam Kevina samego w domu na święta. A ponoć, no, wszyscy przed śmiercią muszą go obejrzeć. Więc ja jeszcze nie umieram. Nie mam zamiaru. Jestem bardzo przezornym człowiekiem i chciałam powiedzieć, że zanim cokolwiek zrobię, myślę nad tym 3 razy, czy nic mi się złego nie stanie, a najbardziej boję się głupiej śmierci, więc każde wyjście na balkon, jazda windą wywołuje u mnie dość duży stres, bo boję się, że po prostu w głupi sposób zginę. A chciałabym dożyć śmierci. Dożyć starości, przepraszam. Dożyć śmierci. Dożyć śmierci też bym chciała. O nie, wysypałam pykanka. Która z sióstr jest najbardziej w twoim sercu? Która jest najbardziej w moim sercu? Myślę, że Aniela. Aniela jest taka słodka i taka urocza. Może się obrócę tym profilem. Jest taka słodka i taka urocza. I strasznie lubię jej głos. Więc myślę, że Aniela. I lubi jednorożce. Ile osób masz zablokowanych na Insta? Myślę, że mało. Ja bardziej usuwam komentarze, jak już są jakieś hejterskie, ale lubię je czytać, bo tak trochę sprowadzają na dół na ziemię. Więc warto czytać też takie negatywne komentarze. Mieszkam ogólnie w dość dużym domu z moimi współlokatorami i mieszkam z 3 chłopakami i z moją koleżanką Lexi. Bardzo cię serdecznie pozdrawiam i musimy się przyznać, że to my dziewczyny najbardziej brudzimy i robimy syf w domu, więc przepraszam, chłopak. Kim będziesz za 10 lat? Mam nadzieję, że będę spełnioną producentką kanałów kolejnych na YouTubie i że będę jakimś takim jeszcze większym dinozaurem na internecie. Gdyby Fame MMA było potyczką na wersy, kogo zaprosiłabyś na ring? Gdybym miała brać udział w Fame MMA, to ja już myślałam o tym, z kim bym mogła walczyć. I myślę, że w podobnej kategorii wagowej i wzrostowej jest Pysia. Pysia, zapraszam cię na ring.
A jeśli miałoby być to na wersy? Na wersy? Na wersy to może wersow. Czemu influencerzy w ważnych sprawach nie zabierają głosu? Myślę, że jest to powód tego, że nie chcą tutaj sobie psuć PR-u i mieć jak najwięcej kampanii reklamowych, ale ja lubię się odzywać, jak najbardziej wspierać akcje, które się odbywają na przykład teraz u nas w kraju. Musimy się wspierać i jednak żyjemy w jednym państwie. Wspomagajmy się, żyjmy razem w zgodzie i w harmonii. Jak smakuje zemsta? Myślę, że jak już będę mieć ten milion na YouTubie, jak w końcu dogonię tę osobę, która mi wytknęła, że nie będę miała tych 100 tysięcy, to wtedy poczuję, jak smakuje ta zemsta. Czego nie potrafisz? Nie potrafię śpiewać, a nagrywam piosenki! To jest najgorsze, że ja nie potrafię śpiewać. Uczę się cały czas, cały czas ćwiczę. No i niestety, no idzie mi jak idzie, ale lubię to strasznie robić. Znaczy niekoniecznie dla śpiewania, ale dla samej produkcji, nawet teledysków i wybrania strojów, kadrów, to jest super, więc jak ktoś inny chciałby zaśpiewać, a ja będę robić całą resztę, to możemy się tak umówić. Jak już powiedziałam, że jestem przezorna, to jestem do takiego stopnia przezorna, że jak przebiega mi czarny kot, to cofam się o 3 kroki, spluwam z jednego ramienia drugiego, trzeciego, czwartego, a najlepiej to pójdę w inną stronę, żeby tylko nie przejść przez tą drogę kota, więc to jest trochę dziwne, ale tak robię. Moim ulubionym powiedzonkiem jest ogólnie cytat, który często pojawiał się w moim domu, czyli jak nie urok, to sraczka, a ja zmieniłam, że jak nie urok, to sraczunia, bo w końcu ma być uroczo. Moim crushem teraz jest Brandon Urie z Panic at the Disco. Jeśli jest jakiś chłopak, który wygląda tak, albo chociaż ma taki nos, please, napisz do mnie. Najdziwniejszy gift pack, jaki otrzymałaś. Dostałam kiedyś kulę do kręgli. Nie wiem czemu, ktoś mi wysłał po prostu kulę do kręgli. Tak for fun. Nigdy jej nie użyłam. Leży dalej w domu i muszę kiedyś sprzedać. Nie wiem w ogóle nawet, ile kosztują kule do kręgli. To jest coś warte w ogóle? Kogo lubisz podglądać? Wszystkich lubię podglądać. Jestem naczelnym stalkerem polskiego internetu, więc ja wiem praktycznie wszystko. I obserwuję wszystkich. Nawet nie mam stalkerskiego konta, tylko z mojego prywatnego, tego oficjalnego konta wszystkich obserwuję i wszystkich was sprawdzam. Bardzo lubię zakłady, ale nie o pieniądze, żeby nie było, tylko o coś, na przykład ktoś stawia komuś obiad, albo ktoś coś ugotuje, ktoś posprząta i zazwyczaj to ja przegrywam, więc... Tylko najgorsze jest to, że ja nie mam czasu ogólnie ani gotować, ani sprzątać, więc te zakłady są takie już naliczone, że na przykład ktoś ma 5 już obiadów u mnie, ktoś ma 6, ktoś ma 7 i muszę mieć już rozpiskę w notatniku, żeby nie zapomnieć, komu co obiecałam. Zdecydowanie wydaję zbyt dużo pieniędzy na ubrania i jestem uzależniona od sprawdzenia licytacji na Allegro. I codziennie przychodzą do mnie paczki właśnie stamtąd, więc lekcji chyba niedługo będziesz musiała mieć osobną garderobę, bo ja już się powoli nie mieszczę. Kiedy najczęściej kłamiesz? Najczęściej kłamię moim współpracownikom, że wysłałam już wypłatę, a ich nie wysłałam. Albo że przygotowałam już rozliczenie, albo że zrobiłam już, nagrałam film, a go nie nagrałam i nagrywam go po nocy, jak już wszyscy śpią, więc... Ale bardziej to robię dlatego, żeby was nie denerwować, bo tak. Ile męskich serc złamałaś? No właśnie, mało złamałam. Może ze 2-3, ale to zazwyczaj to chłopaki zostawiają mnie i zacznijmy od tego, że większość związków ja rozpoczynałam i to ja zerywałam. Więc jak ktoś chce być tym pierwszym i do mnie chociaż raz tutaj mnie podrywać i stworzyć z tego związek, to będzie pierwszy w kolejce, będzie tym jedynym pierwszym. Pamiętam to tak trochę przez mgłę i nie wiem, czy to jest prawda, czy może rodzice jakoś mnie tak ściemniali, ale ponoć była taka jedna sytuacja, że mój tata poszedł ze mną na spacer, kiedy byłam w wózku małym dzieckiem i z kimś się zagadał, a ja tak po prostu jakoś wypadłam z tego wózka, przeturlałam się pod stojący na parkingu samochód, tam siedziałam przez godzinę, a mój tata mnie szukał i myślał, że porwali mu dziecko. Całe szczęście, że nikt akurat wtedy z tego parkingu nie wyjeżdżał.
Z racji tego, że lubię zmieniać moje głosy, strasznie chciałabym się spróbować, jeśli chodzi o dubbing. I mam nadzieję, że kiedyś mi się uda, więc trzymajcie kciuki i czekam na propozycje i na jakieś castingi. Gra, która pochłania mi masę czasu, to jest The Sims 4 i mam już tam przegranych ponad 800 godzin, więc... Czy to znaczy, że jestem już uzależniona? Szybkie strzały. Lexi. Kotki. Błoński. Balowanie. Przytulanki. Słodki. Miałam raz paraliż senny i to było straszne, nie polecam. Miałam takie uczucie, że osoba, czarna postać, nie widziałam twarzy, trzymałam je jednocześnie za ręce, za nogi i zaczynała mi tutaj zasłaniać usta i nie mogłam krzyczeć, więc ja jak najbardziej nie polecam takiego czegoś, więc nie miejcie paraliżu sennego, bo to jest straszne. Jestem mega ciekawa, co to jest przygotowane, więc nie mogę się doczekać. Kochana, tyś człowiek wielu talentów, zatem nie ma strachu, że nie dasz rady w naszym cytrynowym wyzwaniu. Musisz wypełnić cytrynami swojego buziaka i wyśpiewać 3 hiciory. Let's go. A ja mówiłam, że nie umiem śpiewać. Ja nie chcę strasznie, ale no dobra. Za krokiem krok, tu pet maszyn za powierz, chodzę i znów, czoły po głowie. Cały usta wzruszałem, polecę mi w ust. I znów pęty, a serce prąto, prąto, a brak mi sił. Ta cytryna coś za bardzo chodzi mi. Mamy resztę i zrobiłbym się troszkę, ale włączę nie mam. Straszne. Nawet nie mogę się wykonać. Co? Mamy resztę, zrobiłbym się troszkę, ale włączę. Straszne. Czy chłopaki podrywają cię na Insta? Dzięki bardzo Koło Plotka za zaproszenie, się super bawiłam, a teraz zapraszam Was do linku na dole, ponieważ tam jest Koło Plotek Ekstra, gdzie możecie dowiedzieć się więcej. Więc do zobaczenia i pa pa!